Swoje dane osobowe podajemy, gdy zakładamy konto na profilach społecznościowych, rachunek w banku czy dokonujemy rezerwacji w hotelach. Co się dalej z nimi dzieje? Tego chyba do końca nie jesteśmy pewni. Warmińsko-mazurski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie 7 listopada zorganizował w ostrudzie seminarium poświęcone ochronie danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych. Problem jest bardzo poważny, ponieważ jest niespójne ustawodawstwo. Ustawa o ochronie danych osobowych. Pewne rzeczy, pewne rzeczy narzuca, e, zabrania spółdzielniom, e, pewne rzeczy publikować, natomiast ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wręcz dopuszcza e, publikację pewnych rzeczy, stąd też szkolenie, wyjaśnienie e, kompetencji organów, wyjaśnienie tych wszystkich nieścisłości. To jest jedna sprawa. I druga sprawa to jest e, przygotowanie spółdzielni do przygotowania dokumentacji, która jest niezbędna i wynika z, agresu, wynika z ustawy o ochronie danych osobowych. Na seminarium pojawiło się wielu przedstawicieli spółdzielni. Celem szkolenia było zwiększenie świadomości problematyki związanej z ochroną danych osobowych, a także zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami osób odpowiedzialnych za ich przetwarzanie. To pierwsze szkolenie, które w tym roku robi Związek Rewizyjny, jest ochrona danych osobowych. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ spółdzielnie przetwarzają dosyć sporo danych osobowych. A jak Państwo wiecie, w spółdzielniach nie tylko spółdzielcy są, ale również obsługujemy tych, którzy nie są spółdzielcami, a mieszkają w naszych zasobach. W związku z tym, e, troska o. Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna i myślę, że dzisiejsze spotkanie pokaże kierunki, w jakich zarządy spółdzielni, administratorzy, powinni iść. Uczestnicy szkolenia opowiadali o problemach, z jakimi spotykają się przy temacie ochrony danych osobowych, a spornych sytuacji nie brakuje. Rejestr członków jest rejestrem jawnym dla wszystkich. Natomiast są posiedzenia zarządu, posiedzenia Rady Nadzorczej, organów, które rozpatrują rzeczy, które dotyczą mieszkańców, to dotyczą ich zaległości, ich rzeczy, sfery prywatnej. W związku z tym takie rzeczy nie powinny być publikowane, natomiast ustawa dopuszcza takie możliwości. W związku z tym dzisiejsze szkolenie jest poświęcone, w jaki sposób rozwiązywać te problemy, w jaki sposób się przygotować. Szkolenie w Ostrudzie było pierwszym, ale Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych zapowiada, że nie ostatnim. Ochrona danych osobowych to ważna sprawa i tutaj nie może być nieścisłości.